Dzień dobry, Maciek z tej strony z firmy Mavcar, a oto to zapowiedziane Audi A6 C7, które miało być na paru dniach, no i jest. Audi, jak wiecie, bardzo się dobrze u mnie sprzedaje, zwłaszcza to C7, no bo jest to bardzo dobry samochód, przede wszystkim też tani w utrzymaniu, no i dobrze też wyglądający. A co o samochodzie? Mamy tutaj przede wszystkim bardzo niski przebieg, jest to 161 tysięcy i przebieg jest potwierdzony fakturami z ASO, więc tutaj nie macie się czego obawiać. Wszystkie faktury później pokażę, jak będę chciał w środku. Rok jest 2012, no i oczywiście jest to dwulitrowa jednostka TDI, 177 koni w manualu. Jest to silnik wystarczający, dynamiczny. Bardzo dobrze napędza to auto, wiadomo, nie jest to rakieta, ale na pewno też nie można powiedzieć, że to auto się przy tym silniku muli. No i przede wszystkim da się przy tym samochodzie osiągnąć spalanie rzędu 6-6,5 litra. Wiadomo, przy jakiejś tam rozsądnej jeździe bez szaleństw, ale jak na taką wielką, szeroką limuzynę, jest to według mnie wynik świetny. I każdy, myślę, że powinien to docenić, bo zestroili ten silnik bardzo, bardzo dobrze. Skrzynia oczywiście jest 6-biegowa. A co do wizualiów, jak to Audi, bardzo dobrze sprzedaje się w kolorze białym, jakoś to jest tak śmiesznie, że te auta klasy premium białe sprzedają się od ręki, a jak macie coś takiego białego typu, nie wiem, Ford Focus, no już na to jest mniejsze zainteresowanie, no ale nie oszukujmy się, te samochody w biele wyglądają bardzo fajnie. Mamy tutaj jeszcze przy okazji, jak widzicie, koła 19 z modelu poliftowego, ładne, niepodrapane, fajnie się prezentują, aż tak mi się podobało, chciałem do swojej A7 je zabrać, no ale zostawię tutaj. Mamy też czujniki parkowania przód, tył, oczywiście Big Xenon, który nadaje dużo świeżości temu autu, no bo macie z tyłu i z przodu pasek LED. Jest jeszcze chowany hak, fabryczny Audi, schowałem go do nagrania, bo nie każdy lubi, jak hak wystaje, a poza tym chyba nie wiem, czy można w ogóle jeździć z hakiem przyczepionym, jeżeli nie macie przyczepki. Oczywiście jest czujnik deszczu oraz czujnik zmierzchu, no i relingi są na nadwoziu srebrne, ale to chyba miały wszystkie, może jakieś tam shadowline, ale to często ciężko stwierdzić. Opony ładne, klocki ładne i ogólnie ten samochód naprawdę prezentuje się przyjemnie i myślę, że też nie będzie, jak to brązowe, czekał długo na klienta, bo też kilka osób na Facebooku, Instagramie o niego pytało. Czy coś jeszcze z zewnątrz? No nie, auto nie jest po żadnym wypadku, jest równiutkie, wszystkie lampy w oryginale, więc tu nie ma żadnych kombinacji. Bo spójrzcie sobie jeszcze na jego fajną linię. No i cóż, no aucie chyba tyle, że Audi A6, C7 nagadają wam mnóstwo rzeczy, więc nie ma co się tu rozchodzić. Jeszcze w środku można powiedzieć, że fotele są z pakietu Sport. Gramy wnętrze pojazdu. Proszę, tu macie serwisy Audi. Dalej tutaj też oczywiście Audi. Sekundkę wyłączę może tutaj klimatyzację, żeby mi tu nie wiała. Damy na offa, bo zagłusza mi tutaj naszą prezentację. Proszę, nawet szybko, fajnie, dosyć wymieniany olej. Raz ciach bach. No i tu jest jeszcze jakiś jeden wpis. Przy 156. A na potwierdzenie tego wszystkiego muszę to dokładnie jeszcze przejrzeć. Dokładnie nie przejrzałem, może będzie troszeczkę nawet więcej wpisów, bo nie wszyscy, jak mówiłem wam kiedyś, wożą książki serwisowe. Tu macie mnóstwo, widzicie, faktur i jego ostatni przebieg z zagranicy ze stycznia 2023. I zaraz wam mówię, jaki tu miał, tu jest paragon, jaki tu miał przebieg. 154, czyli od stycznia, dużo sobie nie pyknął, 161, mam 7000. Sekundkę, zróbmy pauzę i gramy wnętrze dalej. Chowałem, możemy dogrywać wnętrze dalej, a tam jeszcze tych wszystko na spokojnie przejrzę i wrzucę zdjęcia tych serwisów do ogłoszenia na Automoto, więc będziecie mogli sobie na spokojnie przejrzeć. Dobra, zaczynam sobie od lewej strony, jak zawsze, spójrzcie, boczek ładny, nieodklejony, tutaj też niezdrapany, naprawdę przyjemnie, muszę tylko ją jutro delikatnie odkurzyć, bo dzisiaj, jak widzicie, już późno i stwierdziłem, że lepiej ją po prostu nagrać.
elektryczne lusterka, standardowo tu ten panel przechodzący, widzicie, to przechodzi ładnie ta istewka tutaj, dalej, dalej. To już nie raz wspominałem, czujnik od świateł, automat, tutaj mamy do, jak to się mówi, zwiększania jasności. Nic nadzwyczajnego, tu też ładne chromowane ramki, przechodzimy na licznik, licznik jest tym dużym ekranem na środku, gdzie możecie sobie zmieniać pozycję komputera, proszę bardzo, jest wykrzyknik, ale to tylko na szczęście paliwo, stacje radiowe, no i tu możecie połączyć sobie telefon Bluetooth i bardzo ładnie ten telefon współgra z tym, że tak powiem, samochodem, łączy się i puszcza muzykę. Kierownica, spójrzcie, bardzo ładna, niezużyta, zero śladów zużycia tak naprawdę na tej kierownicy, nawet farba nie jest przytarta. Oczywiście też sterowanie, wejście sobie w menu, możecie ustawić, jak widzicie, elektryczne, przepraszam, automatyczne wycieraczki, tutaj tempomat za kierownicą, tu mamy też Audi Drive Select, czyli ustawiacie sobie, jak ma reagować wspomaganie i turbina jest zostawiony na... Ja najczęściej też tak jeżdżę właśnie na dynamiku, bo auto naprawdę czuć wtedy ładnie nam się zbiera. Tutaj dwa miejsca na kartę SD. Proszę bardzo, klima. Jest to automat i podgrzewane fotele, ale tak jak wam mówiłem, wyłączyłem. Klima działa, żeby nie zagłuszała. Auto nawet nie palił, bo nie ma tej pomiczki, jest tylko schowek. No i na to zostawię jakąś śminkę do ust. Auto hold, fajna sprawa. Zaciąga nam się ręcznie przy naciśnięciu lekko hamulca. To już nieraz wspominałem. To miejsce na dwa kubki, podłokietnik, proszę, auksik. No i sterowanie tutaj tym wszystkim. Możecie sobie wejść w media, proszę bardzo. Szukanie połączenia Bluetooth, menu. Mamy też fajnie, bo jest po polsku. No i ustawienia samochodu, tak jak były przed chwilą. Tak wygląda fotel, bardzo ładny, sprężysty, sportowe, bardzo wygodne fotele. Z tyłu mamy Isofixa i podłokietnik, sufity, spójrzcie, czyściutkie. Pokażę jeszcze mój fotel, ładny, miękki, niewysiedziany, tak samo jak i ten tutaj dołek, bez żadnych tutaj zużyć. Nie, naprawdę muszę przyznać, że podoba mi się wnętrze tej Audi, już miałem ich wiele, mogę sobie porównać z innymi. Widać, że ktoś o ten samochód dbał i to auto naprawdę ma taki przebieg. No i też jeżeli ktoś nie lubi dymu papierosowego, w tym aucie na pewno nikt nie palił, bo ja też nie palę i bym to wyczuł. Cóż, jeżeli samochód wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Jeżeli macie pytania, to wiadomo, możecie zostawić komentarz, napisać maila lub też wejść na media społecznościowe, takie jak Mavkar Auta, to jest to Instagram, lub na Facebooka. Jest to też Mavkar Auta. A jeżeli chcecie zobaczyć ofertę, jaka, która jest na Automoto, to wchodzicie na mavkarautomoto.pl. A jeszcze dodam, jeżeli samochód z danego filmu się sprzedał, mogę wam takiego samochodu poszukać na zamówienie lub też ewentualnie innego. Zawsze warto, jak to się mówi, zapytać, nic to nie kosztuje. No i pamiętajcie, że u mnie każde auto jest opłacone, możecie sobie kupić gwarancję do roku czasu i jeżeli nie macie tego auta, dostarczyć do domu w rozsądnych pieniądzach. Mogę go dowieźć na lawecie. To by było na tyle. Pozdrawiam. No i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!